Dzień dobry, witam. Jak Państwo wiecie, w ofercie firmy AgroMarket znajduje się szeroka gama maszyn rolniczych dla rolników bardziej nastawionych na uprawy roślin, jak i dla tych, którzy hodują zwierzęta. Dzisiaj chciałbym się jakby skupić na tych, którzy produkują czy to mięso, czy mleko. Mowa tu oczywiście o rolnikach, którzy mają bydło. Oni właśnie potrzebują maszyn bardziej specjalistycznych, jeśli chodzi o przygotowanie pasz. Dlatego maszyna, która stoi za mną, jest właśnie tą, którą najczęściej się używa w tych gospodarstwach. Owijarka BL, bo o niej właśnie dzisiaj będzie mowa, to maszyna bardzo często używana przez rolników do zbioru i przetwarzania biomasy. Wszystkie bele, które zbieramy na siano kiszonkę, muszą zostać owinięte. Temu służy właśnie owiarka Maja z firmy Sipma, konkretnie model 7531. Jest to maszyna bardzo profesjonalna, wyposażona w szereg elementów, które wspomagają pracę, ułatwiają, a zarazem przyspieszają cały proces. W przedniej części maszyny widzimy bardzo długi dyszel. Jest to dyszel ze zmienną pozycją transportową i polową. Odbywa się to tym właśnie stworzeniem, gdzie przestawiamy sobie maszynę albo do pracy za ciągnikiem lub z boku. W czasie transportu oczywiście maszyna musi znajdować się w linii ciągnika, żeby mieściła się w pasie drogowym. Natomiast na polu, na łące przestawiamy i maszyna pracuje jakby w bocznej części ciągnika, zbierając bele na siebie. Z przodu widzimy ucho dyszla. Jest to ucho standardowe, obrotowe, o średnicy Fi 50 mm z regulacją wysokości, tak żeby dostosować to do ciągnika, który mamy u siebie w gospodarstwie. Natomiast w części tylnej jest to wahadło, o którym mówiłem, ten zawias do regulacji. Na dyszlu montowane są elementy do zastosowania dodatkowych folii. W przypadku, kiedy mamy duży areał, nie musimy wracać do gospodarstwa po kolejne folie, możemy sobie zamontować je na tym dyszlu i w czasie, gdy kończy się jedna, pobierać kolejną. Owijarka Maja, jak mówiłem, jest to maszyna bardzo profesjonalna. Stąd oparta jest na układzie jezdnym jednoosiowym. Rama główna na stałe z poloną osią i bardzo szerokim ogumieniem, ułatwiającym pracę w warunkach grząskich. Na ramie spoczywa cała obrotnica ze stołem, natomiast w przedniej części zamontowany jest układ owijacza folią. Po prawej stronie przedniej części ramy są masywne zawiasy z układem podajnika BL. W części tylnej z kolei do ramy przymontowany jest stawiacz BL, który to ustawia nam belę już owiniętą finalnie folią. Co wyróżnia model Maja na tle innych maszyn i sprawia, że jest to maszyna bardzo profesjonalna? Między innymi ten właśnie element. Mówimy o podbieraczu BL. Jest on tak skonstruowany, że maszyna pracuje wzdłuż linii pola, czyli w tym samym kierunku, w którym podążała wcześniej prasa. Mechanizm jest zrobiony jakby z dwóch części, mianowicie po opuszczeniu ten właśnie element jest odchylany. Podjeżdżając do BL zamykamy go hydraulicznie, natomiast cały potem element razem z belą przenoszony jest ku górze właśnie w tą pozycję, a sama bela siłą grawitacji spada nam na stół do owijania. Na samym środku maszyny znajduje się stół do owijania BL. Stół oparty jest na ramie obrotowej, natomiast w przedniej tylnej części znajdują się dwa potężne walce, na których znajdują się pasy gumowe transportowe. Cała ta konstrukcja sprawia, że bela pomimo obrotu wzdłuż waszej osi jest jeszcze obracana w poprzek. A aby trzymała się na stole i nie spadła, służą te dwie rolki gumowe podtrzymujące na prawą i lewą stronę całą belę. Po owinięciu cały ten stół jest hydraulicznie podnoszony do tyłu, tak by bela mogła swobodnie spaść na powierzchnię łąki. Owijarka Maja jest przystosowana do owijania bel okrągłych o średnicy od 1,20 m do 1,50 m. Nacisk maksymalny, który może
ten stół obrotowy przyjąć na siebie, jest to aż 1000 kg. Także bardzo ciężkie, zbite, masywne bele ta maszyna jest w stanie owinąć ładnie folią. Element, przy którym stoję, jest elementem owijacza folią. Oparty jest na ramie własnej z rolkami, dwoma rolkami aluminiowymi, które prowadzą całą folię w kierunku beli. U góry i na dole widzimy dwie rolki trzymające folię. Rolka jest wyposażona też w hamulec, która spowalnia nam obrót całej rolki, tak by folia była ładnie naciągnięta na całym obwodzie beli. Mechanizm owijający folią w tej maszynie jest przystosowany do dwóch rodzajów folii. Jest to folia 500 mm i 750. W zależności, który rodzaj folii jest używany w gospodarstwie, taki możemy zastosować. Elementem najbardziej rzucającym się w oczy w tylnej części maszyny jest ten właśnie oto stawiacz bel. Jest to urządzenie, które powoduje nam, że bela spadająca ze stołu obrotowego tak jest ukierunkowana, że sama bela owinięta folią ląduje nam na dęku swojej części. Co nam to daje? Znacznie ułatwia proces zbierania bel z powierzchni łąki, bo tak leżąca bela, tak ułożona bela daje się łatwo złapać chwytakiem do bel, czy to ładowaczy czołowy, czy ładowarce teleskopowej, które mamy w gospodarstwie. Jak wspomniałem wcześniej, maszyna dzięki regulacji dyszla może poruszać się po drogach publicznych, a jest to istotne, żeby taka maszyna też posiadała oświetlenie. Dlatego każda owijarka Maja z firmy Sipma jest wyposażona w tylne lampy drogowe oraz lampy obrysowe. Cała maszyna napędzana jest przez układ hydrauliczny ciągnika. Z przodu przewodami hydraulicznymi olej transportowany jest do części środkowej maszyny, gdzie znajduje się blok z elektrozaworami, gdzie następnie olej jest transportowany do kolejnych elementów całej maszyny, tak by mogła być sterowana przez układ sterujący zamontowany w ciągniku. Tak jak wspomniałem wcześniej, owijarka Maja OS7531 jest maszyną profesjonalną. Dlatego cała maszyna sterowana jest przez komputer zamontowany w ciągniku, dający możliwość pełnej konfiguracji i ustawień maszyny bez użycia siły, a nawet w pełni zamontowanej. Urządzenie to pozwala nam zaprogramować tak maszynę, że można sterować ręcznie, półautomatycznie lub całkowicie automatycznie. W tej ostatniej opcji wszystkie elementy pracy maszyny będą wykonywać się jeden po drugim automatycznie, bez ingerencji operatora. Ponadto ten komputer daje nam jeszcze możliwość cały czas weryfikacji stanu pracy maszyny, sprawdzenia jej stanu technicznego poprzez weryfikację ustawień czujników, ale poza tym również pracy, które wykonujemy, czyli wydajność tej maszyny, ilość owinięć bel, ilość owinięć w samej beli folią, całą wydajność pracy, czyli dobowy przelicznik z owiniętych bel, także pełna kontrola i mnóstwo informacji, które to urządzenie daje operatorowi podczas wykonywania pracy.